Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj udamy się ze Skiborem do depozytorium, które znajduje się u Albów w Ignadonie. Więc przed nami długa droga i myślę, że chyba niebezpieczna. No ale raczej na razie nie pozostało nam nic innego, tylko to zrobić. Pójdę z tobą do depozytorium. Słuszna decyzja. Drogę. Spadajmy z tej nory. Wszyscy próbują to wszystkich orżnąć, ale ja się nie dam. Nie oddalaj się. Nie chcę, byś się zgubił. No, ważne, żebyśmy nie zginęli przypadkiem. Mam towarzysza? Mam. No dobrze. Okej, nie wiem w ogóle, czy zrobiliśmy już wszystkie zadania tutaj w kraterze. Raczej nie, bo jest nawet u berserków nie zrobiliśmy wszystkich zadań. Nie odkryłam ich po prostu. No, ale wiadomo, pierwszy raz się przechodzi gierkę, to tak właśnie jest. Ja też, wiecie, nie chcę biegać ze solucją i nie wiadomo na co patrzeć i ogarniać. Najpierw wyjdziemy poza krater. Im szybciej się stąd zmyjemy, tym lepiej. Nic mi po kolejnych choróbskach. Wspinaczka zawsze przychodzi mi z trudem. To wada niedoboru eleksu. Zaczyna się tracić siły. A co gdybyś zwiększył dawkę? I stracił ludzką postać? W życiu. Ci ludzie nie mogą się dowiedzieć, kim jestem. Ani skąd pochodzę. W depozytorium biorę tyle eleksu, ile mi trzeba. Wystarcza. No dobrze, Skibor. Powietrze staje się coraz bardziej rzeźkie. Uwielbiam tlen. Czujesz, jak wypełnię... Gościu, mamy teraz inne problemy na głowie. O czym to ja? A, właśnie. Czujesz, jak wypełnia ci płuca? Tutaj nie czuć tak smrodu, jeśli o to ci chodzi. Dokładnie. Reakcje na otoczenie to co... Okej, gościu będzie na mnie czekał. Znalazłam plan na granat ręczny. No i proszę bardzo, tutaj to się opłacało podejść. Nawet mały napój eleksowy, pięknie. Dobra, nie odbijamy już może z traktu. Tylko chodźmy sobie ze Skiborem. Skibor? Ty się nazywasz Skibor? Tak. Szczyt ewolucji. Pieprzenie. Uczucia są fascynujące. Większość z nas nie chce tego pojąć. Nie od razu Magalana zbudowano. Przejąłeś to powiedzonko od ludzi, prawda? Mniejsze. Dobra, widzę, że mamy sporo przeciwników po drodze, ale to dlatego, że jeszcze tędy nie szłam. Bardziej liczę się chęci. Nasi pobratymcy nie słyną. Gościu, leje nas coś, wiesz? Co chciałem powiedzieć, zanim mi przerwano? Nasi pobratymcy nie słyną raczej z miłości do zmian. Ale to przyjdzie z czasem. Jak wszystko inne w życiu. Dobra, Skibor, bo ty widzę, że filozofujesz bardzo. Jak na razie to widzę, że są przeciwnicy tacy w miarę spokojni. Nie dzieje się nic jakiegoś nie wiadomo jakiego, nie? No dobrze. Jakiś młody co? Szczurokiem. A ty którędy idziesz? Nie wiem, którędy idziemy, ale... Krater. Pozostałość po komecie. Czy ten piękny widok nie chwyta za serce? Mnie to wygląda raczej na kupę blaszanych budek. Poniekąd, na pewno. Krater to prawdopodobnie największy śmietnik na świecie. Mimo to symbolizuje także narodziny Albów. Bez eleksu, który zawdzięczamy komecie, by nas nie było. Już się napatrzyłem.
A ty? Ruszajmy. Dobrze. No to dawaj. To między innymi dzięki tobie istnieje. Co przez to rozumiesz? Chodzi o mój wygląd, ale chyba może to wytłumaczyć. W czasach, kiedy ty i ludzie... Cholera. Spójrz na tę dwójkę. Pewnie czegoś od nas chcą. Z jednym z nich miałem kiedyś spięcie. Lepiej ty się tym zajmij. Dopilnuj, by nas przepuścili. Za wszelką cenę. A co z tobą? Będę patrzył i się uczył. Ciekawi mnie, jak sobie poradzisz. Zamierzasz mnie wystawić? Podczas podróży należy się wspierać. Nawet wtedy, gdy nie płynie z tego żadna nauka? Nawet wtedy. W porządku. Możesz na mnie liczyć. Okej. Okay. Roślina chili. Dobra. Tutaj jest coś, co mogę zabić, także skorzystam sobie z okazji. Dziękuję. No i jakieś zgliszcza śmieci i tym podobne. I ziółko. To spróbujmy pogadać z tymi dwoma. Zgubiłeś się, koleżko? A może szukaliście sobie z kumplem jakiegoś miłego kącika tylko dla siebie? W istocie, po twoim uśmieszku widzę, że jesteś w stanie nam nawet kilka polecić. Czy to była oficjalna prośba, abym obił ci mordę? To ostatnia szansa, byś ocalił swoje chude dupsko. Musisz dać mi trochę żywego eleksitu. Ta droga jest płatna. Bezpośrednio u mnie. Pamiętaj, co powiedział Viper. Wyraził się bardzo jasno. Nie zdzierać z podróżnych. Czy ja wyglądam na kogoś, kogo obchodzi, co gada ten pajac? 200 kryształków. I to kurwa natychmiast. Oto moja propozycja. Ty zapłacisz mnie, a ja was nie zabiję. Facet od początku śmierdział problemem. Chodź, zwijamy się z to. Chyba żeśmy się nie zrozumieli. To tylko taka opłata drogowa. Kazano mi ją pobrać. To naprawdę nie zależy ode mnie. Podziel się eleksitem, to zapomnimy o całej sprawie. Słyszałeś? Zapłać panu! Co? Dlaczego ja? Płać i nie marudź, kurwa. Problem z głowy. Chyba już na nas pora. Dobry pomysł. Wynoście się, zanim zmienię zdanie. No, niech będzie. Drab, wiesz co? Tego się nie spodziewałem. Nie wierzę, że go oszczędziłeś. Przyznaję, zakładałem co innego. Niemniej jednak czas na nas. Mimo to zwolnimy odrobinę. Ból brzucha mnie wykończy. Odejdźmy nieco dalej. Nie rozumiem, o co chodzi. Czuję się tak od kilku dni. Te słabe organiczne ciała są do dupy. Pewnie jednak potrzebuję więcej eleksu. Mamy teleport. Chcę powiedzieć, co się dzieje z twoim ludzkim ciałem. Wielu z nas nie potrafiło pojąć, jak tyle lat temu udało ci się pokonać hybrydę. Nie mogliśmy cię zapytać, bo zniknął. Cywilizacja. Tak to się kończy. O czym to ja? A, właśnie. Część z nas myślała, że to dzięki zdolności do odczuwania emocji. By zwiększyć naszą skuteczność, próbowaliśmy ograniczyć spożycie eleksu. Co i tak zresztą nas czekało. Dlaczego? To proste. Konwertery zostały zniszczone. Produkcja eleksu drastycznie spadła. Tak czy inaczej, należało przeprowadzić wnikliwe badania nad wpływem emocji oraz tym, jak je okiełznać. O Boże święty. Jak widzisz. Analizowałeś w kraterze zachowania ludzi? Nie tylko tam. W różnych innych miejscach też. Dobra, pora odpocząć. Mój organizm wymaga składników odżywczych niezależnie od stanu żołądka.
Być człowiekiem to żadna przyjemność. Ten układ immunologiczny to jakiś żart. Bez przerwy mi czegoś brakuje, a to witamin, a to białka. Trzeba dbać o metabolizm, pilnować poziomu cukru we krwi. Męcząca sprawa. Jako alp mogłem dokonywać niesamowitych rzeczy, nie jedząc prawie nic. A dla ciebie to jednak żadna nowość. To co? Głodny? Częstuj się! Nie odmówię. Proszę, wszystkie składniki odżywcze w jednej puszce. To wszystko? Spróbuj, zdziwisz się, jakie to pożywne. Muszę teraz coś zjeść, inaczej w drodze okropnie osłabnę. Pójdziesz proszę na czaty i upewnisz się, czy nikt nas nie śledzi. Nie byłby to pierwszy raz. Spodziewasz się kolejnych banitów? Tak, nasze spotkanie z tamtą dwójką będzie miało konsekwencje. Spróbujmy zminimalizować ryzyko konfrontacji. W porządku. Sprawdzę, czy nikt się za nami nie snuje. Przejdź się kawałek drogą, którą tu przyszliśmy. Tylko nie oddalaj się zbytnio, bo w razie czego nie zdołam ci pomóc. Chyba dam sobie radę sam. Do zobaczenia niebawem. Rozglądaj się za pościgiem. No dobra. No to my tak, przyszliśmy sobie tędy. Tutaj zabiłam dziubdziuba. Raczej nic się tutaj... Skibor się mylił. Nikt nas nie śledzi. Pora wracać. No, pora wracać, a Skibor będzie pewnie rozsmarowany gdzieś tam... na ziemi. Nie. Je sobie. Ile osób nas śledzi? 3? 4? Ani jedna. Kiepsko. Liczyłem na odrobinę emocji. Nic tak dobrze nie robi, jak nieprzewidziane sytuacje. To ryzyko, adrenalina, wciągająca sprawa. Niestety, czas ruszać. Żołądek nadal nie daje mi spokoju, ale zamierzam to zignorować. Gotowy? Tak, chodźmy. Dobrze, to już niedaleko. Tak się zastanawiam. Co czujesz, kiedy kogoś zabijasz? Będę szczery. Dla mnie to chwila euforii. Coś tym można się delektować. Światło w oczach wroga gaśnie. Ciało dygocze, niczym zwolna miażdżony robak. Wszystko zależy od tego, o kogo chodzi. Rozumiem. Twoja niechęć lub sympatia względem ofiary określa, ile cierpienia jej zadasz. Lubisz dużo gadać, prawda? Nie potrafię dłużej milczeć. Nie wtedy, gdy każde słowo i tekst są zupełnie nowe. Oj, gościu. Właśnie, jak już mówiłem. Nie potrafię dłużej milczeć. Nie wtedy, gdy każde słowo i tekst są zupełnie nowym doświadczeniem. Niemniej jednak masz rację. Póki co się przymknę. No, przymknij się, przymknij. Skorzystamy tutaj z tego, że lata trochę dziadostwa. Tutaj pan Dziub też nas widzę, że... Ale to już taki normalny lodowy dziubek. Ale widzę, że... Raczej... Ała! Miałam powiedzieć, że bez problemów. Halo. No to już wiem, dlaczego powinnam się nauczyć tych efektów statusu. Bo Jax mi może umrzeć. Ojej. Dobra. Weźmy może... O, tu mam jeszcze miksturki. Ustaw szybki dostęp pod 2. I może... O, mam jeszcze mały napój eleksowy. Napijemy się tego.
Okej, gdzie gościu jest? Tutaj utknął. Cudownie. Chodź za mną. Idę, stary, idę. Coś czuję, że nie będzie dobrze. Czy to są kolcoplece? Już niedaleko. Czuję pustkę. A tak się nie mogłeś doczekać, aż opuścisz Ateris. Istotnie. Ale kto wie, co teraz ze mną będzie. Coraz trudniej mi dostosować się do miejscowych zwyczajów. Jak sobie radzisz, kiedy musisz kogoś udawać? Nie pozwalam sobie niczego narzucać. Nie przejmujesz się konsekwencjami? Jeśli nie ma potrzeby, to nie bardzo. Chyba już pojmuję, o co ci chodzi. Pragnę coś zaznaczyć. Nie każdy Alp jest taki jak ja. Zdążyłem się zorientować. Nie rozumiesz. Mówię o tym, co Albowie myślą o tobie. Fakt, że połączyliśmy siły, to głównie twoja zasługa. Mimo to, ostatnimi czasy nie cieszysz się wśród nich dobrą sławą. Wielu z nich zmaga się ze zmianą stylu życia. Transformacja następuje bardzo powoli. Kiedy pokonałeś hybrydę, dałeś im dwie możliwości. Funkcjonować tak jak wcześniej, albo pójść inną drogą. Kto chce przetrwać, ten powinien się dostosować. Z ust mi to wyjąłeś. Niestety ja i ty wciąż jesteśmy w mniejszości. Przygotuj się na drobny opór, gdy dotrzemy do depozytorium. Właściwie to tyle chciałem ci powiedzieć. Dobra, mamy już nowych przeciwników. Śnieżny wilk. W porządku. Ale to młody. Zagwarantować to całkowite bezpieczeństwo. Ochrona przed zagrożeniami z zewnątrz. Żadnych stworów, żadnych księgów. Całkowite bezpieczeństwo nie istnieje. Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego wtedy kompletnie zniknąłeś. Naszej linii obrony nie da się ominąć. Gwarantuję. Takie zapewnienia zazwyczaj bledną, starcy. Co to jest? Chimera? O kurde. A goście mógłby pomóc. Okej, okay, bo zainteresowała się jednak mną. No dobra. A teraz dostała downa. No dobra. Pięknie. No to biegniemy dalej. Zabiorę ci tam. Właściwie, statystycznie rzecz ujmując... Daruj sobie. Dobrze, zresztą niebawem może się okazać, że to prawda. Te nieustanne ataki zbierają swoje żniwo. Ludzie mają z tą hordą sporo wspólnego. Jedni i drudzy próbują przyćmić wroga liczebnością. Jesteśmy. Oto twój nowy dom. Co więcej, byłbym zaszczycony, gdybyś ponownie wstąpił w nasze szeregi. Weź też pod uwagę, że jestem jednym z niewielu tubylców, którzy są w ogóle w stanie się ucieszyć. Pomów z Radykiem przy bramie. Oprowadzi cię po pozostałych obszarach. Spotkajmy się później. Mam coś do zrobienia. A, pamiętaj o sprzęcie, który ci obiecałem. Gdzie cię znajdę? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będę w magazynie Alexu. O, a skoro o tym mowa, to dla ciebie. Zazwyczaj dostajemy stałe racje, ale... A, właściwie to nie musisz wiedzieć. A, robi się późno. Do zobaczenia. No i pięknie, 800 punktów doświadczenia. Tylko pytanko, jest jakiś teleport? Ani kroku. Kim jesteś? Co tutaj... Chwileczkę. Jak się nazywasz, przybyszu? Jestem Jax. Nie myliłem się zatem. Niebywałe! Doszły mnie słuchy, że nie żyjesz!
Rzeczywiście pokonałeś hybrydę gołymi rękami? Najpierw powiedz mi, z kim rozmawiam. Nazywam się Radek. Azog zechce usłyszeć, że się zjawiłeś. Co jeszcze o mnie gadają? Niekoniecznie same dobre rzeczy, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Przede wszystkim muszę ci coś powiedzieć. Od powstania depozytorium sporo się zmieniło. Chodź, oprowadzę cię. Nie jestem głupi. Ten gość prowadzi nas prosto do jednej z tych maszyn. Gdyby miało tak być, to zrobiłbym to już dawno temu. Ale decyzja należy do was. Krótka wycieczka nie zaszkodzi. Naprzód, za mną. Zamierzasz zostać? Zobaczmy. A co? Chodzi o to, że nie cieszysz się tutaj dobrą sławą. Wielu życzy ci śmierci za to, co zrobiłeś z hybrydą. A skoro o śmierci mowa... Dopisało nam szczęście. Dziś odbywa się egzekucja. Nie chcemy jej przegapić. Werdykt zapadł. Ze stuprocentową pewnością udowodniono bezprawną nieefektywność. Oskarżony zaakceptował wyrok. Stracić winnego. Dobra robota. Wiesz co robić. Jak skończysz, zajmij swoje stanowisko. Zastanawiałem się, jak długo będą mu pozwalać tak się zachowywać. Później udamy się do naszego ośrodka badawczego. Znałeś go? Ledwie. Wiem, że był zbieraczem w jednym z naszych biur w depozytorium. Czym zawinił? Każdego, kto pogwałci dyrektywę, czeka egzekucja. Proste. Czy to cię szokuje? Chyba pamiętasz, jak brzmi dyrektywa. Oczywiście. Najwyraźniej niewiele się tutaj zmieniło. Czyżbym wyczuwał w twoim głosie litość? Ciekawe. Podobno przestałeś tłumić emocje. Przejdźmy się i pogadajmy. W żadnym razie nie jesteśmy doszczętu pozbawieni emocji. Ich brak nie pomógł nam w ewolucji i musieliśmy się z tym pogodzić. Takie myślenie nas zaślepiło. To przez nie ktoś taki jak ty był w stanie niemal nas wykończyć. W związku z tym teraz każdy dostaje tyle eleksu, by wykonać swoją pracę jak najskuteczniej. Wow. Stoimy przed Centrum Badań i Technologii. W tym miejscu między innymi oblicza się optymalny poziom konsumpcji eleksu. Ile wynosi najwłaściwsza dawka? To zależy od zadania. Taktyk, który nie lęka się o życie swych żołnierzy, nie będzie skuteczny. Z drugiej strony strażnik stroniący od zabijania traci swą rzetelność. Kompromis wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Czyli próbujecie tłumić emocje, kiedy mogą przeszkadzać? Dokładnie. To nasze nowe zasady co do konsumpcji eleksu. Nasz ośrodek badawczy doskonale radzi sobie z odpowiednimi obliczeniami. Jeśli to koniec pytań, chcę pokazać ci coś jeszcze. Chodź ze mną. Nie widziałam nigdzie teleportera. Wspominałeś o jakimś eksperymencie. Czego powinienem się spodziewać? Chcemy tworzyć dzieci, które... Chwila! Co takiego? Tworzymy nowe pokolenie racjonalnie myślących taktyków. Mhm, tak to się teraz nazywa. Przejdźmy do klasy i posłuchajmy chwilę. Może czegoś się nauczymy. No dobrze. Cudownie. Ostatnia lekcja nie powinna być trudna do przypomnienia. Dziś znów ją przećwiczymy. Usiądźcie. Dobrze. Pamiętajcie, czego uczyliśmy się wczoraj. Skupcie się. Proszę pani, ja... Żadnych pytań, Makar. Nie każ mi się powtarzać. Poczujcie, jak wzbierają w was emocje.
Wspomnijcie karę z zeszłego tygodnia, poczujcie gniew, jaki w was wzbudziła. Jeśli zacznie was obezwładniać, spróbujcie odtworzyć wczorajsze równania. Czy udało wam się wywołać w sobie gniew? Jeśli tak, podajcie mi rozwiązanie zadania. Jeśli nie, powtórzymy karę z zeszłego tygodnia. Nie tolerujemy tu nieudolności. Poćwiczcie w domu. Napiszecie też 3-stronicowy raport dotyczący waszej stabilności emocjonalnej. Twój chcę zobaczyć w szczególności, makarze. Obawiam się o twoje postępy. Popraw się. Tak, proszę pani. Koniec sesji. Możecie iść. Jak widzisz, dzieci świetnie się rozwijają. Eksperymenty z użyciem Eleksu zdają się przebiegać sprawnie. Podajecie Eleks dzieciom? Nie. Eksperymentujemy nie podając im Eleksu. Uczymy je rozsądnego i precyzyjnego myślenia bez niego. W większości albów nigdy nie przygotowano do panowania nad emocjami. Bez Eleksu wielu z nas znajduje się na łasce i niełasce własnych uczuć. W przypadku tych dzieci dokładnie tego pragniemy uniknąć. Dowiadują się, jak tłumić emocje bez szkody dla logicznego rozumowania. Bez Eleksu są jedynie zwykłymi ludźmi, prawda? Nie. Gdy tylko dorosną, zaczną otrzymywać dzienną dawkę Eleksu jak inni. Zgodnie z naszymi obliczeniami, dostęp do Eleksu pozwoli emocjonalnie wzmocnionym albom osiągnąć następny etap ewolucji. Czemu sądzicie, że wam się powiedzie? Ponieważ w przeszłości już się to udało. Z tobą. Jako alb zdołałeś uzyskać kontrolę nad swoimi emocjami. Prawdopodobnie to właśnie dzięki temu byłeś w stanie stawić czoła hybrydzie. Badamy ten ewenement i staramy się go odtworzyć, by go udoskonalić. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pomów z naszymi naukowcami. Chodźmy dalej. Zaraz wejdziemy do sektora zbieraczy. Gromadzą Eleks i przynoszą go do silosów. To nietrudne zajęcie. No widzę, że tutaj jest nieźle u tych albów, naprawdę. Zbieracze nie muszą być szczególnie wydajni. Co za tym idzie, dostają niewielki przydział Eleksu. Z tego powodu są podatni na niekontrolowane wahania nastrojów. Gdyby zależało to ode mnie, nie przebywaliby w depozytorium, a gdzieś indziej. Chodźmy dalej. Nie lubię ich towarzystwa. Za mną. Pewnie zauważyłeś, że tutaj wszystko jest nieco bardziej zdezorganizowane. Inaczej niż wreszcie depozytorium. Styl życia zbieraczy bywa źródłem konfliktów. Jeśli będziesz nieostrożny, pewnie spróbują cię nawet okraść. Za czasów hybrydy się to nie zdarzało. Cudownie. Naprawdę cudownie. Opuściliśmy już sektor złomiarzy. Teraz wchodzimy na teren żołnierzy. Tutaj widać większy porządek. Ci ludzie podejmują trudne decyzje, dlatego otrzymują większe dawki Eleksu. Można tu też zaopatrzyć się w porządną broń. Pozwalacie na handel w depozytorium? Teraz tak. Handel pomógł nam stworzyć swego rodzaju system nagradzania za skuteczne działanie. Robotnikom płacimy eleksitem. Kupują za niego rzeczy, dzięki którym lepiej pracują. Najwyraźniej ich to motywuje. Przyjrzysz się temu później. Teraz zaprowadzę cię do Azoka. Chodź. Tutaj mieści się posterunek agentów. Ich zadaniem jest pilnować zbieraczy i innych. Dbają o to, by każdy zażywał Eleks w odpowiednich dawkach. Nie więcej, nie mniej. Mają na wszystko oko i strzegą porządku. No dobrze. A teleport pewnie będzie gdzieś tutaj u góry, no nie? Tak, jest. Więc od razu sobie podbiegnę, zahaczę go. Depozytorium. Cudownie. Przed nami jedna z pewnie cięższych rozmów.
No będzie tutaj co zwiedzać, trzeba przyznać. Naprawdę. Dzisiaj taki odcinek, gdzie większość postaci gadają. Liczę, że skoro zobaczyłeś, jak działa depozytorium, twój powrót w nasze szeregi obejdzie się bez komplikacji. Nie zamierzałem do was dołączać. No cóż, szkoda. Po prostu uznałem, w jakim innym celu chciałbyś tu wracać. Twoja skuteczność i wiedza dobrze by nam się przysłużyły. Wybór należy jednak do ciebie. Czas, bym udał się do bramy. Niechaj twoim czynom towarzyszy skuteczność. Albowie, nie sądziłem, że kiedyś się tu znajdę. I to bez głowy jednego z nich na moim mieczu. Lepiej się ucisz. Ej, nie bądź taki. Mamy Eleksytora. Nie spodziewałem się, że wrócisz. Natychmiast określ swoje zamiary. Powinienem wiedzieć, kim jesteś? Jestem Eleksytor Azok, odpowiedzialny za depozytorium Strażnik Nowej Dyrektywy. Odpowiedz na moje pytanie. Nie wiem, co mu powiedzieć. Zmusił mnie okoliczności, pomyślałem, że was odwiedzę, chcę do was dołączyć. Wiecie, możemy ściemniać. Chcę do was dołączyć. Optymalna pora na tę decyzję dawno minęła. Dlaczego mówisz to teraz? Nie jesteś już dowódcą Albów. Nie ma dla ciebie miejsca w przyszłości. Jeśli jednak chcesz nam pomóc, przyzwolę na to. Musisz wynagrodzić wiele krzywd. Chwila, czyli mnie nie wykopiesz? Osąd nad tobą zostawię moim ludziom. To dzięki tobie dostrzegliśmy wreszcie wartość emocji, co pozwoliło nam zwiększyć wydajność. Mam do ciebie neutralny stosunek, ale póki tu jesteś, moi agenci będą ci się przyglądali. Jeśli złamiesz nasze zasady, poniesiesz konsekwencje. Jak wygląda wasza sytuacja? Nowi wrogowie uporczywie nas prześladują. Walka pochłania większość naszych zasobów, co tworzy dziury w strukturze organizacyjnej. Twoim zadaniem będzie je załatać. Znajdź dowódczynię Irisę. Jest u kresu sił i potrzebuje pomocy. Nie spodziewa się jednak miłego powitania. Wciąż macie za zdrajcę. Jeśli okaże się zadowolona z twojej pracy, rozważy twoją ponowną aplikację. Daję ci drugą szansę. Niewielu ją dostaję, więc mnie nie zawiedź. Cóż. No dobra, porozmawiaj z Irisą. W porządku. Ja tylko muszę się upewnić, gdzie mogę sobie pospacerować, a gdzie nie. Tutaj jesteśmy tak jakby od drugiej strony, czyli tutaj za bardzo raczej nic się nie zmienia. Ale warto się przejść, rozejrzeć, popatrzeć, zobaczyć. Nie wiem, czy ktoś mi będzie tutaj widział. Ach, tu są warsztaty. Co to było? Komórka plazmowa. Weźmiemy sobie to i owo. Będzie później na sprzedaż. Kowadło. No dobrze. Czyli tutaj mamy depozytorium? No to wygląda. Sporo rzeczy, które mogę sobie po prostu zabrać. Ale tutaj akurat już się wolę zapisywać przy takich rzeczach. Harpuny to może nie chcę. Stanowisko z plecakiem odrzutowym. Sygnatura projektu BAU4512.
Oczyszczanie obszaru zajęło kilka tygodni. Ostatni klerycy zostali przegnani z obszaru. Eliminacja obcych form życia trwała dłużej niż zakładano. Aktualizacja. Dostawa materiałów budowlanych z Zakoru opóźniła się o 3 tygodnie. Konstrukcja budowli jest głównym celem. Dodatkowo, naczelny inżynier potrzebuje kolejnych części, aby poprawić stabilność systemu. Pierwszej dostawy eleksu można spodziewać się w połowie miesiąca. Należy dopilnować, by silos został ukończony. No dobrze, mieliśmy też przy okazji nagranie. Tutaj kolejne warsztaty do broni. Ale warto się chyba przejść i popatrzeć, co możemy tu znaleźć. Kowadło kolejne. Presa do pocisków. Tu ktoś jest. Kel, witam. Powiedz Azokowi, że Kolos potrzebuje więcej czasu. Zniszczenia są gorsze niż myśleliśmy. O czym ty mówisz? Nie przysłał cię tutaj po raport? Nie. No to czego chcesz? Zajmujesz się naprawą robotów? Na co dzień nie. Ale chyba dobrze ci to idzie. Nasz główny inżynier dał się zabić podczas najazdu. Teraz ja muszę ich doglądać. Tak naprawdę jestem instruktorem sztuk walki. Ciekawie. Przeszkolisz mnie? Uczę sztuk walki albów, a do nich nie należysz. Mimo, że pozwolono ci swobodnie się poruszać po depozytorium, nie zamierzam marnować na ciebie czasu. W jaki sposób instruktor skończył jako główny inżynier? Do moich obowiązków należy naprawa sprzętu w warunkach polowych. Nikt nie zna się na tych maszynach tak dobrze jak ja. No dobrze, Kel, no to tyle. To paliwo bym sobie wzięła, ale gościu się na mnie patrzy. Szkoda bardzo. No dobra. To co? Patrzymy dalej, co można tutaj jeszcze znaleźć. No tutaj jak na razie to nie za bardzo cokolwiek, ale warto się rozejrzeć. Mamy roboty bojowe. Tutaj też są jakieś mechy. Tutaj był ktoś chyba, z kim mogłabym porozmawiać. Albo i nie. Tu ktoś jest jeszcze. Ach, zwykły Alp. No dobra. To co, jak już jesteśmy tutaj w okolicy, to może warto by się było przejść tutaj po tym obszarze, czyli po obszarze depozytorium. A tam niżej to byśmy się później przeszli. Nie wiem, po co tu wlazłam. Cześć, panie strażnik. O, to można po murach sobie biegać. To się przebiegnę wokoło. Nie wiem po co, ale może kogoś na przykład na murach znajdę. Albo jakieś itemy. Tutaj na przykład ktoś chodzi. Chociaż znają życie to zwykły strażnik. Ale się okaże, tak. No w sumie niczego tutaj nie ma, no ale... Ja tam zawsze wolę się przebiec, zobaczyć, popatrzeć. Może coś gdzieś zobaczę, ujrzę. Na pewno całego, wiadomo, miejsca, gdzie są albowie, no to nie obadamy dzisiaj. Nawet nie wiem, czy w kolejnym odcinku nam się to uda. Ale wiecie, standardowo musimy porozmawiać ze wszystkimi, pozbierać zadania, zrobić zadania. I będziemy wtedy mogli pomału się kierować do tego, żeby dołączyć do jakiejś frakcji. Zrezygnowałam z pójścia do kleryków najpierw, ponieważ podobno tutaj od albów powinni nas na spokojnie do kleryków wódz doprowadzić. Dlatego pomyślałam sobie, że bez sensu jest to, żebym najpierw szła do kleryków, skoro... No, jakby... Nawet nie wiem, gdzie to jest. Więc stąd sobie będziemy mogli pójść. Jezus kochany, jakie to jest wielkie. Ja nie wiem, gdzie jestem na przykład. I czy coś w ogóle tutaj znajdę. Może warto się rozejrzeć. Chyba trafiłam do jakiegoś magazynu. Z którego sobie wezmę wszystko. Cudownie. Okaże się, że nie mogę tu być. Albo i mogę. Czego chcesz?
Kim jesteś? Nazywam się Zel. Pilnuję, aby nikt nie majstrował przy Silosie. Dbam o to, by nikt nie kradł eleksir. Gościu. A ktoś próbował? Doszło do kilku rabunków. Hybryda i jego ambitne plany to na szczęście przeszłość. Eleks to teraz chodliwy towar. Albowie zaczęli się ograbiać. Nigdy nie sądziłem, że dożyję tego dnia. Każdy dostaje swoją porcję. Nie rozumiem, dlaczego niektórym to nie odpowiada. Takim jak oni zawsze będzie mało. Oby każdy jak najszybciej przywykł do swojego przydziału. Czy ja też mogę liczyć tu na porcję eleksu? Ja ci go nie dam. Wpuszczam do Silosu wyłącznie tych, którzy okażą przepustkę. Publiczna dystrybucja eleksu odbywa się w sektorze żołnierzy pod Silosami. Porozmawiaj z dowódcą Noxem. Powie ci, czy i jaka dawka ci przysługuje. No dobra, interesująco. Czyli tak, tutaj mieliśmy to depozytorium. Byłam tutaj przed chwilą. Jeszcze tutaj będziemy musieli zajrzeć po drugiej stronie. Tutaj ktoś jeszcze jest. Zwykli ludzie. W sumie nie jest to jakieś wcale duże miejsce, nie? Tu mnie na pewno nie było. Więc warto się rozejrzeć. Spróbujemy się wkraść, bo nie wiem, czy tutaj mogę sobie chodzić tak bezkarnie. Czy nie mogę? Mogę sobie wziąć dzbanek. Raczej nie potrzebuję dzbanka. No tutaj w ogóle nic nie ma. Tutaj są chyba jakieś siedziby takie. Ta, nic nie ma. Nie teraz. Dobrze, Jax, nie krzycz na mnie. Zresztą ja nie umiem hakować, bo jeszcze nie znalazłam nauczyciela. To też jest troszeczkę takie dziwne. No ale dobrze. No to co? Na dole teraz będziemy musieli sprawdzić. Ale nie wiem, czy to już... O Boże, Jack, zejdź. Ale nie wiem, czy to nie w kolejnym odcinku, bo tutaj się szykuje jakiś strażnik. Chociaż może być tak, że... A nie, to Skibor. To w porządku. Zabieram sobie jakieś tam rzeczy randomowe, bo mogę. Ziarna kawy by się przydały. Dobra, to podejdźmy jeszcze tutaj. A nie, tu jest Irisa. Ale dobra. Nie obchodzi mnie to. Zrobiłeś, o co cię prosiłam? Tak, oczywiście. Zdobyłem nawet coś ekstra. Proszę. Nie myśl sobie, że mnie tym przekupisz. Moja cierpliwość się wyczerpała. Natychmiast udaj się do Silosu i weź swój przydział. Twoja niekompetencja jest nie do przyjęcia. Koniec z tym. Nie inaczej. Skibor? Pomówimy później, jak będę wolny. Tymczasem... Od twojej... Dobra, moi drodzy, zakończymy sobie w tym miejscu i w kolejnym odcinku zaczniemy od rozmowy z Irisą. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla was ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!